Szanowni Państwo, otwieram 66. uroczystą sesję Rady Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa, zwołaną dla wręczenia aktu nadania tytułu honorowego obywatela Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa panu Władysławowi Bartoszewskiemu. Serdecznie witam. W imieniu Rady Miasta Krakowa pragnę powitać dostojnych gości. Serdecznie witam pana Władysława Bartoszewskiego, honorowego obywatela Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa oraz jego małżonkę Zofię Bartoszewską, rodzinę i przyjaciół. Serdecznie witam. Witam pana prezydenta Miasta Krakowa, pana profesora Jacka Majkowskiego. Witam prezydenta miasta Sopotu, pana Jacka Karnowskiego. Serdecznie witam. Witam panią Małgorzatę Grzywę-Wójta, gminy Oświęcim, gminy, gdzie pan Bartoszewski jest honorowym obywatelem. Witam pana Piotra Szczeniackiego, przewodniczącego Rady Miasta Oświęcim. Serdecznie witam. Witam pana wojewodę małopolskiego, pana Jerzego Millera. Witam pana przewodniczącego Sejmiku Województwa Małopolskiego, pana Kazimierza Warczyka. Witam pana senatora Rzeczpospolitej Polskiej, pana Bogdana Klika. Witam wszystkich państwa zaproszonych i obecnych na dzisiejszej sesji. Witam serdecznie Rady Miasta Krakowa, parlamentarzystów, przedstawicieli Korpusu Dyplomatycznego i Konsularnego. Witam honorowych obywateli Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa oraz laureatów medalu Krakowia Merenti. Witam przedstawicieli Komitetu Honorowego Wsparcia Kandydatury pana Władysława Bartoszewskiego na honorowego obywatela Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa. Witam przedstawicieli władz państwowych i samorządowych, organizacji kombatanckich, duchowieństwa, świata nauki, kultury i sztuki, wojska, policji, straży pożarnej, organizacji społecznych i politycznych, prasy, radia i telewizji. Witam wszystkich przybyłych na naszą uroczystość. Serdecznie witam. Szanowni Państwo, teraz zapraszam na krótki fragment filmu o panu Władysławie Bartoszewskim. Bardzo proszę Państwa. Piąto w roku 90. dostaję od nowego rządu i od mojego dwuletniego kolegi, powiedziałbym zaprzyjaźnionego, Tadeusza Mazowieckiego, propozycję, aby pojechał na ambasadora Polski do Wiednia. No i wtedy była ta piękna gra słów autentyczna, myślowa i śmiejemy, jak to wspominałem, kiedy ja powiedziałem do niego, słuchaj, ja umiem pisać, ja pracowałem na uczelniach, ale Tadeusz, ja się na tym nie znam. On spojrzał na mnie tym swoim smutnym spojrzeniem Mazowieckiego i powiedział, a ja się na tym znam. Ja bym nie przypisywał tutaj żadnych specjalnych cech naszemu społeczeństwu. Jest splot szeregu niekorzystnych sytuacji i fantom cierpień, trudności, które nadmiernie obciąża miliony ludzi. Tylko, że nie ma recepty na to, żeby wyjść z tego natychmiast i wyjść z tego skutecznie bez tych cierpień. Jeżeli ktoś mówi taką receptę, ma to po prostu kłamie. Ojczyzna to jest zbiorowa duma, ale to może być i zbiorowy wstyd. Miłość ojczyzny nie może być wybiórcza. Nie możemy mówić, żebyśmy wydali Grę Słodowską, prawda, no wspaniale, Kopernika, no i Kościuszkę, a nie wydaliśmy Dzierżyńskie. Tata, dlaczego ty tak lecisz? A ja mu mówię, synku, bo ty jeszcze możesz kroczyć, a ja już muszę lecieć. Ja się muszę kręcić, żeby zakręcić. Kręć się razem. Dziękuję bardzo. W ten sposób sympatyczny weszliśmy w ciąg dalszy. Szanowni Państwo, wymienienie jednym tchem wszystkich zasług dokonań pana Władysława Bartoszewskiego jest niewykonalne. Powiedzieć, że nie starczyłoby książki, to za mało. Bohater dzisiejszej uroczystej sesji Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa mógłby zapewnić całą bibliotekę, co zresztą czynił, publikując nawet kilka książek rocznie.
Jak zatem mówić o biografii tak chwalebnej, barwnej, osnutej wokół najważniejszych wydarzeń naszej narodowej historii? Proponuję, byśmy spojrzeli na życie i działalność naszego bohatera, jak na realizację idei, które zawsze stanowiły podstawę niepisanego kodeksu etycznego zaangażowanej inteligencji polskiej. W losach Władysława Bartoszewskiego słychać echa młodości w międzywojniu, w czasie wielkiego entuzjazmu wobec odzyskania ojczyzny, jest walka z okupantem, dramatyczne chwile spędzone w Auschwitz, krzewienie wolnego słowa i wsparcie dla więźniów, w tym szczególnie piękna karta Grzegocie, Radzie Pomocy Żydom, trud powojennej odbudowy państwa, wielkie zasługi opozycji, jest wieloletnia działalność dydaktyczna, naukowa, publicystyczna, wielka polityka i dyplomacja. Każda z tych kart życiorysów jest dowodem na siłę charakteru, odwagę, patriotyzm, niezruszone trwanie przy własnych przekonaniach i wartościach. By ten krótki szkic nabrał pełnych barw, muszę wspomnieć, że bohater dzisiejszej uroczystości słynie także z poczucia humoru, ciętego, precyzyjnego języka i dystansu wobec samego siebie. Sądzę, że nikomu z zebranych nie trzeba przypominać, jak ważnym autorytetem jest Władysław Bartoszewski dla wielu pokoleń polskich patriotów, polityków, historyków, ludzi zaangażowanych w sprawy publiczne. Nie trzeba także streszczać decyzji Rady Miasta Krakowa. Kraków, miasto uznawane za ostoje narodowych wartości, skarb dziedzictwa kulturowego i ważny ośrodek akademicki, po prostu musi mieć tego obywatela w stanie osobowym gminy. Dzisiejsza uroczystość nadania tytułu honorowego obywatela Stołecznego Polskiego Miasta Krakowa jest poniekąd formalnością, gdyż klucze do miasta laureat odebrał już w marcu 2012 roku. Jest także ostatnim naszym częstym gościem jako członek Polskiej Akademii Umiejętności, uczestnik dyskusji, autor wykładów cieszących się ogromnym uznaniem oraz popularnością. Po nadaniu tytułu zwróciły się do Komisji Głównej Rady Miasta Krakowa różne środowiska. Pan senator Bogdan Klif i Komitet Honorowy Poparcia na Drogę, Klub Krakowski, Fundacja Świat Ma Sens oraz Grupa Radnych Miasta Krakowa w sprawę Sławła, również Grupa Zawnych Obywateli Miasta Krakowa. Drogi laureacie, Szanowni Państwo, uroczyście ogłaszam Władysława Bartoszewskiego 36. Honorowym Obywatelem Stołecznego Polskiego Miasta Krakowa. To wielki zaszczyt dla Krakowa mieć tak zacnego obywatela. Szanowny laureacie, serdecznie dziękujemy. Bardzo proszę o zabranie głosu pana Bogdana Klifa, senatora Rzeczpospolitej i wnioskodawcy tego. Panie profesorze, panie prezydencie, panie wojewodo, panowie przewodniczący. No cóż, nie jest łatwo biografom Władysława Bartoszewskiego i nie jest łatwo jego przyjaciołom. Bo zaskakuje nas co chwilę, zaskakuje nas swoim niezwykle żywym umysłem, jasnym spojrzeniem, poszukującym coraz to nowych zdarzeń, coraz to nowych pasji. Biografia Władysława Bartoszewskiego nie jest łatwa dla jego biografów. To biografia żywa i biografia rozwijająca się. Bo sam Władysław Bartoszewski to człowiek w drodze. I to w drodze nieprzerwanie od wielu lat. Nic dziwnego, przeszukując kiedyś jego publikacje, natknąłem się na wyznanie 12-latka, tego właśnie 12-latka, Władysława Bartoszewskiego, wydrukowane w jednym z pierwszych pism, których zaczął publikować. I co on mówi w 1934 roku? Chciałbym zostać geografem. O ile nie będę mógł zostać geografem, pragnąłbym zostać reporterem. Reporterem chciałbym zostać dlatego, że lubię bardzo pisać różne sprawozdania, fotografować i dlatego, że mam niezłą wymowę. To wszystko pozostało do dziś. Takim jest Władysław Bartoszewski. Nieprzerwanie człowiek w drodze, człowiek poszukujący, człowiek obserwujący i przede wszystkim człowiek myślący. Ale jednocześnie biografia Władysława Bartoszewskiego to swoista klamra, która spina najnowsze dzieje naszego narodu. Te chwalebne i te najtrudniejsze. Te chwile zlotów
i te chwile tragiczne. Można powiedzieć, że ta klamra spina polskie dzieje od Polski niepodległej do Polski niepodległej. I gdyby Władysław Bartoszewski żył trochę dłużej, to myślę, że jego biografia potrafiłaby spiąć dzieje Polski od pierwszej do trzeciej Rzeczpospolitej, ale ponieważ urodził się w 1922 roku, spina ten czas pomiędzy drugą a trzecią Rzeczpospolitą. To biografia świadka i uczestnika. Bartoszewski był tam, jest tam i wierzymy w to, że będzie dalej tam, gdzie dla spraw Polski dzieją się rzeczy najważniejsze. To on dzieli z nami los, los wspólny, los często niełatwy, los często tragiczny. Myślę, że w dużym stopniu wynika to z tej młodości, której pozazdrościć. Młodości w Warszawie, euforii niepodległości, w rodzinie mieszczańskiej, w rodzinie bardzo tradycyjnej, ale także ze szkoły. Z jednej z tych szkół, które potrafiły uczyć prawdziwego patriotyzmu. Potrafiły młodzież nauczyć, jak być wiernym niepodległości i wolności. No niestety ten jego świat załamuje się. Załamuje się we wrześniu i z początkiem października 1939 roku. Jednym z najbardziej tragicznych, opowieści Bartoszewskiego jest ta o tym, jak słyszy odgłosy defilady hitlerowskiej przyjmowanej w Alejach Gniazdowskich przez Adolfa Hitlera i nic nie może już zrobić. I w żaden sposób nie może zareagować. Pozostają tylko łzy, płacz, wręcz szlochanie. Ale potem jest doświadczenie Auschwitz. Doświadczenie ekstremalne. Można powiedzieć doświadczenie graniczne, o którym trudno w ogóle cokolwiek innym powiedzieć, którzy tego doświadczenia nie mieli. Jak komunikować swoje przeżycia? Jak opowiadać o tym? W jaki sposób przekazać tę prawdę o sytuacji, w której śmierć nie pukała do drzwi, ale o sytuacji, w której śmierć była za tymi drzwiami obecna. Władysław Bartoszewski mówi o tym, że po wyjściu z Auschwitz miał poczucie niewolnika, bycia niewolnikiem, choć czasowo na wybiegu. To doświadczenie nie tylko jego, to doświadczenie całego naszego narodu pod okupacją hitlerowską. Później jest konspiracja, jest Żegota, jest Armia Krajowa, później procesy stalinowskie i on w więzieniu raz, w więzieniu stalinowskim po raz drugi. No i wreszcie zaangażowanie w sprawy obywatelskie coraz bardziej w drugim obiegu, coraz bardziej w drodze do Radia Wolna Europa, coraz bardziej, coraz bliżej z Tygodnikiem Powszechnym i wreszcie po 1977 roku już w Towarzystwie Kursów Naukowych, w latającym uniwersytecie, gdzie jest okazja, aby poznała go większa rzesza ludzi, także tutaj w Krakowie. O tym, co wydarzyło się po 1989 roku w jego życiu, nie będę wspominał, bo tego byliśmy na pewno świadkami wszyscy obecni na tej sali. Ale biografia Władysława Bartoszewskiego to nie tylko ta soczewka, w której się skupia nasz wspólny, zbiorowy polski los. To także biografia rozpięta pomiędzy niebem i piekłem. Powtórzę raz jeszcze. Doświadczenie graniczne Auschwitz, niekomunikowalne tak naprawdę. Doświadczenie, z którego trudno wyobrazić sobie, co może wyniknąć. A wynikały różne rzeczy w zależności od tego, kto tego Auschwitz doświadcza. Ale po drugiej stronie mamy tę wolność i tę niepodległość, tę z młodości i tę po jej odzyskaniu w 1989 roku. I wreszcie biografia Bartoszewskiego, można powiedzieć, rozpięta pomiędzy niewolą a wolnością. Niewolnik, żeby raz jeszcze zacytować
ale na wybiegu z czasów okupacji hitlerowskiej, ale też człowiek, który ma w sobie ten pęd do wolności. Ten pęd do wolności, który niesie go coraz bardziej w kierunku zaangażowanej opozycji demokratycznej w Polsce, który pozwala przełamywać rozmaite bariery, rozmaite przeszkody pokonywać. I to zarówno w obliczu śmierci z czasów okupacyjnych, która groziła za najdrobniejszy przejaw sprzeciwu, jak i zakazu publikacji w czasach PRL. Ten instynkt wolności, tak bardzo polski, tak bardzo nasz, jest widoczny w jego biografii tak mocno. Można zatem powiedzieć, że biografia Władysława Bartoszewskiego jest swoiście przyszyta do wartości, które nam są bliskie. Do pojęcia godności, do wolności właśnie, czy do solidarności. Solidarności, która w jego przypadku przekracza najtrudniejsze granice, wszelkie podziały, różne stereotypy. To biografia człowieka szybko mówiącego, szybko myślącego i szybko chodzącego. Żeby zacytować, co mówi sam o sobie, kiedy pytam, skąd we mnie tyle energii? Zawsze byłem człowiekiem ruchliwym, szybko mówiącym, szybko chodzącym i szybko myślącym. Może niekiedy za szybko, bo w warunkach, w których przez dziesiątki lat język kłamie głosowi, a głos myślą, trzeba ograniczać artykulację na rzecz szybkich wniosków. Więc wniosek najważniejszy. Być przy prześladowanych, mieć do nich szacunek, udzielać pomocy. Starać się patrzeć na ludzi. Nie żeby oskarżać, ale żeby ich zrozumieć. Panie Władysławie, 191 lat życia z takimi wartościami. Tego panu serdecznie życzę, myślę, że nie tylko w swoim imieniu. I dziękuję za 91 lat wierności tym zasadom. Dziękuję bardzo wszystkim członkom Komitetu Honorowego, którzy w sposób, można powiedzieć, mgnieniu oka zaproszeni wsparli kandydaturę Władysława Bartoszewskiego. Wszystkim rajcom miejskim, panu prezydentowi za to, że ta kandydatura była dla was tak oczywista. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pana prezydenta miasta Krakowa, pana profesora Jacka Janowskiego o wygłoszenie laudacji na cześć pana Władysława Bartoszewskiego. Bardzo prosimy, panie komisarzu. Panie przewodniczący, panie ministrze, szanowni państwo. Elitarna lista honorowych obywateli naszego miasta obejmuje nazwiska postaci wybitnie zasłużonych nie tylko dla Polski i Krakowa, ale też dla Europy i świata. Na tej liście po prostu nie mogło zabraknąć pana ministra Władysława Bartoszewskiego. Szacunkiem, z jakim pan minister Bartoszewski otoczony jest powszechnie w kraju i za granicą, jego zasługi dla normalizacji stosunków międzynarodowych w powojennej Europie stawiają w rzędzie osób, które, jak podkreślił były ambasador Niemiec w Polsce, Frank Elbe, w nawiązaniu do pamiętnego wystąpienia pana ministra w Bonn, te fale zapisały się w dziejach polityki światowej. Dla nas Polaków pozostaje wzorem i symbolem nowoczesnego patriotyzmu. Pan minister Bartoszewski, więzień Auschwitz-Birkenau, żołnierz Armii Krajowej, uczestnik Powstania Warszawskiego i uhonorowany Radny Sprawiedliwy wśród Narodów Świata, organizator pomocy Żydom, rozpoczął służbę ojczyźnie już w wieku 17 lat. Po wojnie oskarżony o szpiegostwo, aresztowany po raz pierwszy w listopadzie 1946 roku i ponownie w grudniu 1949, niemal do 1933 roku życia przebywał w więzieniach. Jednak ani ciężkie doświadczenia wojny, ani
ani stalinowskie więzienia Jagiellonia czy Cichocza nie pozbawiły go sił, energii i pogody ducha. Mimo ceny, jaką przyszło mu płacić za wierny wschodni i swoim pokonaniem, pozostał życzliwym, otwartym człowiekiem. Przemawiając w imieniu ofiar nazistowskich zbrodni komunistycznego totalitaryzmu, będąc nieugiętym świadkiem historii, kustoszem pamięci narodowej, uczył nas jednocześnie, że prawda historyczna nie powinna służyć pielęgnowaniu krzywd, ale budowaniu rzetelnych, zdrowych relacji między narodami. Przez 25 lat współpracował po tajemnej Radzie Wolna Europa. Od 1973 roku aż do połowy lat 80. prowadził wykłady z historii najnowszej na Wydziale Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Dzięki niemu Katolicki Uniwersytet w Lublinie był jedyną w PRL uczelnią, gdzie odbywały się zajęcia poświęcone dziejom i funkcjonowaniu państwa, Polskiego Państwa Podziemnego. Internowany w stanie wojennym jako współzałożyciel Komitetu Obrony Więzionej za przekonania przy Komisji Krajowej NSZ Solidarność do wiosny 1982 roku przebywał w ośrodkach w Białołęce i Janoszu. Zwolniony m.in. dzięki staraniom międzynarodowych środowisk intelektualistów, oddał się działalności naukowej publicystycznej, przez kilka lat prowadził wykłady z nauk politycznych i historii poznawczej na Uniwersytecie Monachium, gdzie powołany został na profesorę. Są także Eichstadt i Augsburg. Tematyka jego seminarium dotycząca m.in. systemu totalitarnych w Holokaustu znakomicie wpisała się w główny nurt jego rozległej działalności służącej dziełu powojennego pojednania oraz budowania dobrej pozycji Polski w świecie. Pan minister Bartoszewski był wieloletnim przewodniczącym Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej, współzałożyciel Fundacji Auschwitz-Birkenau, wniósł nieoceniony wkład w szerzenie i utrwalanie wiedzy o naszej wojennej historii, jako uczony, społecznik i jako wyjątkowo twórcy, pisarz, publicysta. Jesteśmy dumni, że w jego imponującej biografii złożonej z ponad 1500 artykułów i kilkudziesięciu książek tłumaczonych na różne języki, kilkaset publikacji to teksty będące owocem współpracy z Tygodnikiem Powszechnym. Jesteśmy dumni, że właśnie tu w Krakowie po raz pierwszy wydane zostały jego dwa fundamentalne dzieła. Książka ten jest z ojczyzny mojej. Polacy z pomocą Żydom 1939-45. Opracowana wspólnie z Ofrą z pomocą dokumentów i relacji przesłanej do redakcji Tygodnika Powszechnego w odpowiedzi na apel Władysława Bartoszewskiego oraz Kronika Okupacyjna 1859 dni Warszawy. Pan minister Władysław Bartoszewski, honorowy obywatel Izraela, laureat prestiżowych nagród i doktor honoris causa wielu uczelni w kraju i za granicą, oddał Polsce ogromne zasługi także jako wybitny polityk i dyplomata, ambasador Rzeczypospolitej w Austrii, minister spraw zagranicznych w rządach Józefa Oleksego i Jerzego Buzka, senator czwartej kadencji, a wreszcie sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i pełnomocnik premiera Donalda Tuska do spraw relacji międzynarodowej. Do historii polskiego wpływu przemówienie dla stosunków polsko-niemieckich przemówienie wygłoszone na uroczystej sesji połączonych izb Bundestagu i Bundesratu z okazji 50. rocznicy zakończenia II wojny światowej. Minister Władysław Bartoszewski doprowadził zresztą nie tylko do zbliżenia Polski i Niemiec, ale także do rozwoju dialogu polsko-żydowskiego, poprawy naszych stosunków z Izraelem oraz Austrią. Miał niekwestionowany udział w budowaniu dobrego imienia Polski i Polaków na świecie. Szacunek, jaki zyskał w Niemczech, sprawił m.in., że nasz zachodni sąsiad stał się gorącym rzecznikiem akcesji Polski do Unii Europejskiej. O wkładzie Władysława Bartoszewskiego w jego dzieło integracji i normalizacji stosunków w Europie wymownie świadczy m.in. fakt, że był on pierwszym obywatelem spoza Unii Europejskiej uhonorowanym medalem Roberta Schumana.
wiedza, fenomenalna pamięć, poczucie humoru, niesamowita energia i wyjątkowy dar słowa od początku pomagały panu ministrowi w pracy. Jako publicyście, historykowi, wykładowcy uniwersyteckiemu, w gabinetach ministerialnych i na forum Europy. Także w politycznych sporach, w zwalczaniu agresji i głupoty. W sposób naturalny wzmocnił autorytet, jaki zyskał swoją niezłomną postawę życiową i pomógł mu odnosić sukcesy z korzyścią dla wizerunku Polski, dla dobrego postrzegania nas w świecie. Dziś dziękujemy mu za owocną służbę Polsce i za wieloletnie uwagi związane z obecność tutaj w Krakowie. Za serdeczne zaangażowanie w tworzenie Muzeum Armii Krajowej, liczne odczyty i spotkania autorskie, współpracy z Polskim Słownikiem Bibliograficznym, wreszcie za żywe, cenne kontakty z krakowskim środowiskiem naukowym, którego odzwierciedleniem pozostaje m.in. honorowe członkostwo pana ministra Polskiej Akademii Umiejętności. W sposób szczególny dziękujemy panu ministrowi za zapoczątkowaną już w 1957 roku współpracę z tygodnikiem powszechnym. Bo też tygodnik to bardzo istotna cząstka niepokojnej duszy naszego miasta. Nawet ocenzurowany nigdy nie tracił własnego charakteru. A wszystko to nie dzięki przypadkowi, coś serio szczęśliwych zdarzeń, ale dzięki ludziom, którzy mieli odwagę iść pod prąd, tak jak czynił to pan minister Bartoszewski. Pracowity i wypełniony rozlicznymi zajęciami w życiu Władysława Bartoszewskiego, jego ofiarna służba Polsce, imponujący dorobek pisarski, naukowy i sukcesy odnoszone w dyplomacji, to temat naprawdę nie do wyczerpania. I nawet gdybyśmy przytoczyli wypowiedzi wszystkich wybitnych osobistości, które z uznaniem wyrażały się w działalności pana ministra, począwszy od Szewacha Weissa po kanclerza Kohla, gdybyśmy wymienili niepoliczone wręcz odznaczenie, jakim został uhonorowany, i tak nie oddaliśmy mu sprawiedliwości. Czynimy to więc nie poprzez słowa, ale poprzez znaczący gest, ofiarując mu najwyższe wyróżnienie naszego miasta, honorowe obywatelsko-społecznego królewskiego Krakowa. Dziękuję. Szanowni Państwo, teraz nastąpi akt wręczenia nadania tytułu honorowego obywatela Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa panu Władysławowi Bartoszewskiemu. Zapraszamy pana laureata.
Szanowni Państwo, bardzo prosimy o zabranie głosu laureata, honorowego obywatela miasta Kwestią miasta Krakowa, pana Bolesława Baczoszewskiego. Zapraszam. Drodzy Państwo, czuję się tu jak w domu, jak wśród swoich, więc oczywiście powinienem zacząć od podziękowań. To zbiorowo dziękuję wszystkim inicjatorom, szanownemu komitetowi ze znakomitymi osobami, świeckimi duchownymi, który zechciał podjąć tę inicjatywę. No, na ręce pana senatora Klika składam to podziękowanie, który był jednym z motorów działających tutaj, który tak pięknie i mądrze przemawiał, że się o sobie różne rzeczy dowiedziałem, ale tym pomyślał. No i bardzo dziękuję za wszystkie wypowiedzi czasowe, również panu prezydentowi, którego nie od dziś znam i w różnych okazjach spotykaliśmy się, no ale nie wiedziałem, że i taka okazja przyjdzie. Drodzy Państwo, tak się zastanawiałem w ostatnich kilku dniach przed tą uroczystością, co mnie właściwie łączy z Krakowem. No, z bardzo wieloma miastami, miejscami, państwami. Jeżeli dostałem obywatelstwo honorowe gminy Oświęcim, za co czuję się bardzo wdzięczny, to ma wymowę symboliczną, podwójną, nie tylko polską, światową, ludzką, moralną, no, protokolarną, ale znaczenie bardzo specjalne, bardzo zakodowane. No ale miasto wielkie i na prostolica Polski i miasto, które dla każdego jako tako wychowanego Polaka zawsze było z czymś zupełnie specjalnym w Polsce, wśród innych znaczących miast, Kraków, to jest wyróżnienie bardzo szczególne. I tak zastanawiałem się, no chciałem tutaj, biorąc pod uwagę mój wiek, nie jest to sensacją, ale jednak przypomnieć, że początek mojego ścisłego związku z miastem przypada za niewiele miesięcy ponad 70, to znaczy 70 lat temu. Zaczął się mój trwały i nie obarczony żadnym znużeniem romans z Krakowem. A poprzez Krakowian, nie poprzez Muny, ale poprzez ludzi, nawet wcześniej. Bo w 1942 roku byłem zaprzysięgany w Armii Krajowej w Warszawie w obecności mojego szefa, któremu przedstawiony byłem wtedy, a on mnie, i zaprzysięgający powiedział do mnie, że liczy na naszą dobrą współpracę. No normalnie. A tym szefem moim, w jakimś stopniu później współwychowawcą, kształtującym młodego człowieka i przyjacielem do końca życia swego był nie kto inny jak dla Krakowa znany powszechny człowiek dr Kazimierz Ostrowski, syn wiceprezydenta przedwojennego miasta Krakowa Witolda Ostrowskiego i który zmuszony do ucieczki do Śniagły przed Gestapo z Krakowa w lecie 1942 roku przemieścił się do Warszawy, żył tam pod fałszywym nazwiskiem, był wysoki w strukturach Armii Krajowej i był moim szefem. Czyli pierwsze moje dorosłe takie zobowiązujące doświadczenia były związane bardzo ściśle z nim, a później poprzez niego z wieloma innymi znanymi, to wszakie tu znanymi w Krakowie, a dla mnie już też dzisiaj znanymi i wybitnymi ludźmi z tego regionu Polski. W 1944 roku, za rok, jak wspomniałem, będzie lat 70, przybyłem do Krakowa jako jeden z warszawiaków dotkniętych powstaniem warszawskim, ale nie byłem w sytuacji tak złej, jak bardzo znaczna większość moich współziomków z mojego rodzinnego miasta, tylko dużo lepszy, bo ja przyjeżdżałem konkretnie z rozkazami, z zadaniami, z kontaktami,
do osób, które tutaj były w okręgu krakowskim AK i miałem swoje zadania do spełnienia i zacząłem je po przyjęciu spełniać. Czyli ja wykonywałem służbę i rozkazy, a nie byłem zagubionym, uciekinierem, jeszcze są tylko ofiarą. Byłem ofiarą, straciłem dom, w sensie fizycznym, w sensie osobowym, rozproszeniu jego moja rodzina, ale ja miałem coś odkreślonego w służbie publicznej do roboty. I tę służbę publiczną w etapie po doświadczeniu okupacji tragedii powstania warszawskiego zaczął w Krakowie na nowo w październiku 1944 roku i z Krakowianami przeżywałem wszystkie następne miesiące tej zimy, ostatniej wojny, no i jeszcze pamiętam hafen kreswany na Rabele, ale pamiętam i ucieczkę Franka, i pamiętam i wejście Armii Czerwonej, i pamiętam pierwsze dni i tygodnie pobytu Armii Czerwonej w Krakowie ze wszystkimi towarzyszącymi temu osobliwościami dla mnie nowymi. Pamiętam również dzień, kiedy dowiedzieliśmy się, że Armia Czerwona, idąc w marszu zwycięskim na Górny Śląsk, natrafiła na teren Oświęcimia i znalazła tam kilka tysięcy umierających dosłownie, nieżywionych, niepojonych, nieleczonych, ludzi leżących w śniegu i błocie, którzy już nie wiedzieli, czy dożyją następnych godzin, nie tylko dni. I pamiętam mobilizację społeczną lekarzy w Krakowie, którzy się zgłaszali pielęgniarek w celu natychmiastowego wyjazdu do Oświęcimia i ratowania tych ludzi. Takie różne okoliczności, bardzo specjalne, ale to utkwiło oczywiście w pamięci Polaka, byłego Oświęciniaka, warszawiaka, tutaj czynnego, równie dobrze uposobionych. No i co mówiłem już w innych okolicznościach, dane mi było zetknięcie się od razu z elitami krakowskimi, bo moje zadania w Krakowie przewidywały objęcie przeze mnie, jak na dziennikarza młodego, dość zaszczytnej funkcji sekretarza redakcji głównego organu Armii Krajowej Biuletynu Informacyjnego, gdzie w związku z powstaniem warszawskim zaczęły zmiany personalne, sekretarz redakcji poszedł do niewoli, redaktor naczelny chory, wycofał się z działalności. Nowym redaktorem naczelnym został Sławny Krakowianin, profesor Kazimierz Kumaniecki, syn wielkiego prawnika, już nie żyjącego, Kazimierza Bronisława, który odegrał niemałą rolę w 1918 roku, a sam Sławny już wtedy w Europie i świecie filolog klasyczny, między innymi znany z tego, że potrafi znacznie lepiej od włoskich profesorów przemawiać i wykładać płynną i piękną łaciną o Cyceronie. Otóż tenże właśnie Kazimierz Kumaniecki był moim szefem, a ja byłem jego jednoosobowym najbliższym współpracownikiem. No trudno, prawie o bardziej zaszczytny start do elit krakowskich dla młodego, 22-letniego człowieka, który może takiego profesora gdzieś tam słyszał, widział, ale kiedy by w życiu tak poznał, żeby się zaprzyjaźnili, żeby w jednym pokoju mieszkali, nawet w pewnych sytuacjach, no to nie bywa. To było znanie czasu, ale i dzięki dar, który dała mi wojna i tymi ludzie, a od tej pory, po kilku miesiącach pobytu w Krakowie, wrzucony do powrotu służbowo do Warszawy, nigdy z Krakowem kontaktu nie zerwałem. Bywałem tu co kilka tygodni, podtrzymywałem i rozwijałem te kontakty. W różnych kierunkach się rozwijały, w kierunku środowisk prawniczych, poprzez przyjaźń z Ostrowskim i z Adamem Dobrowolskim, ale również trafiały do ludzi wyklętych w tym czasie, do ujawniających się prześladowanych adwokatów, prawników pochodzenia żydowskiego, mam na myśli Heiperna, mam na myśli również Buczyńskiego, męża zmarłej niedawno Lud Buczyńskiej. Tych ludzi poznałem w 1946 roku, kiedy zaczynali swoje nowe życie i potem stały się jednym tych przyjaciół, a równocześnie miałem oczywiście swoje kontakty katolickie, bo akurat tak życie się ułożyło i wola mojej rodziny, że skończyłem katolickie gimnazjum i liceum w Warszawie, więc miałem odpowiednie dojścia, a moim ulubionym wychowawcą przez 6 lat, który ukształtował wielu w moim życiu i o którym pisałem już w pierwszym domie wspomnień, był profesor Tadeusz Mikułowski, który był wiceprezesem ogólnopolskim Towarzystwa Przyjaciół
Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych i z wychowania, z dowodu, z kształcenia karkowianinem związanym całkiem z kwestią kultury tutaj galicyjskiej, tak powiem, no a potem uczył je w prywatnej dobrej szkole przez szereg lat i należał do takich, którzy ukształtowali mnie w sposób moim zdaniem do dziś bardzo istotny. Otóż krakowianin, Kraków to nie była dla mnie tylko wiedza z książek, to nie była tylko wiedza o jego przeszłości, to nie była tylko znajomość obrazu matryki, to nie. Ale pamiętam taką wycieczkę do Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie, gdzie wtedy wisiała bitwa poligonalna matryki. No i wtedy wychowawca klasowy właśnie z Krakowa prowadzi nas do tej bitwy poligonalnej. No i tak pokazuje, no i zadanie wychowawcze pytanie. To mieliśmy wtedy może 12, może 13 chłopców. Kim chciałbyś być, gdybyś wtedy żył? No pytanie, no to ciekawe, no, testujący mniej więcej postawę chłopca. A ja tak się zastanawiałem i pamiętam, powiedziałem tak, postać leży i jakimś tam białą bronią, leżąc już się broni. Na części obrazu po lewej stronie u domu. I mówię o tym. Mówi ty, a powiedz nam dlaczego. No to koledzy, wychowawca, a ja mówię, bo on do końca się nie poddaje, bo wierzy w swoją rację. No, to mówię jakiś, nie wiem, no, pochaniec. No, w każdym razie wróg to nie był przedstawiciel Polaków walczących. Bo stroj było widać. A ja pomyślałem, że to ten człowiek jest w sytuacji okazałem, że malarz oporu, nie zwycięstwa, ale oporu. Się okazało, że życie nasze w Polsce na wielu przyniosło takie próby, że trzeba było umieć się zdobyć na opór, jeżeli nie można było zdobyć się na zwycięstwo. A od 1939 roku, 4 lat, później można było ratować się o zwycięstwie Polski na wielu ludzi, nawet do roku 89. Trudno było mówić. Można było mówić o takim czy innym układzie, balansie, przetrwaniu, ale to zwycięstwo właściwie nie było odczuwane w ten sposób przez w każdym razie młodych ludzi wtedy w końcowym stadium wojny. No i ten Kraków pozostał dla mnie tym partnerem, gdzie poznawałem dalszych ludzi, zaprzyjaźniłem się z wieloma, całym środowiskiem Tygodnika Powszechnego, ze wszystkimi tego skutkami uczestniczyłem w tych bardzo smutnych pogrzebach, w tym Turowicza, żona, w radościach codziennych i w wizytach i dyskusjach u sąsiada, to znaczy arcybiskupa Karola Wojtyły, który komitet redakcyjny odbywał. To dla mnie niebywała szansa życiowa, wielki zaszczyt. No i muszę powiedzieć, że miało to swoje skutki dalsze, bo utkwiło w pamięci obu rozmówców, jak miałem okazję przekonać się kilkanaście lat później. No i ten Kraków wobec tego był obecny stale, a we mnie, a ja w nim. I kiedy od roku 57 zacząłem drukować w Zrozumianym Tygodniku Powszechnym, to jest tych pozycji bibliograficznych paręset wykazanych w bibliografii, no to stałem się częścią tego zespołu i tej wspólnoty. Do dziś wysoko to sobie cenię. Oczywiście szczególnie myślę o zmarłych, ale myślę także o jeszcze niedobitkach żyjących, o Ziucie Henerowego, Marku Stanickim, dotknięty tak ciężką chorobą, późniejszym senatorze, ministrze i senatorze, moim przyjacielu Krzysztofie Kozłowskim. No, myślę o tych ludziach po prostu. I ta myśl jest częścią mojej osobowości na co dzień. Ta właśnie, aczkolwiek przyjaciół mam na szczęście w całej Polsce nie tylko. Ale nawet w obrębnej kategorii przyjaźni są bliższe i dalsze więcej. No później przyszły wspominane tutaj bardzo szczegółowo różnego typu zaszczyty, do szczególnych zaliczam oczywiście z całą pewnością członkostwo honorowe Polskiej Akademii Umiejętności obok przede mnie niesłychanie szanowanego i lubianego
kardynała Machalskiego i Tadeusza Mazowieckiego, to wielki zaszczyt przesłano zostawienie nazwisk, tak jak wielkim zaszczytem jest otrzymywać obywatelstwo honorowe, które otrzymał przedtem Zbigniew Brzeziński, Jan Nowak Jeziorański, aby wymienić jednego żyjącego, jednego nieżyjącego, no i oczywiście, tragiczna ofiara wydarzeń 10 kwietnia 2010 roku, Ryszard Kaczorowski, z którym wiązało mnie bardzo dużo, najstarsza ofiara tego tragicznego wydarzenia. Ale chcę też powiedzieć, że w zupełnie nowych czasach, ostatnich kilkunastu latach, spotykały mnie właśnie z Krakowa niezwykłe honory ze strony, która może być komuś znana czy nie znana, ale mnie jest znana, żyje w mojej pamięci i jest dla mnie ważna. A mianowicie w roku 2002, kiedy powstał dopiero co IPN, ukonstytuował się i zaczął od tego roku przyznawać nagrody Kustosza Pamięci Narodowej, to otrzymałem taką nagrodę w Krakowie z odpowiednim uzasadnieniem przy trzecim już nadaniu na samym początku z rąk ówczesnego dyrektora oddziału krakowskiego obecnie świętej pamięci Janusza Kurtyki, z którym łączyła nas to oceny wielu materiałów i PN-u, wielu informacji, które tam są historycznych, bo on był historykiem w razie wygnienicą, ale zajął się bardzo historią najnowszą. To jeden, którego muszę wymienić, który miał do mnie pozytywny stosunek i nigdy publicznie nie dał żadnego sygnału zmiany albo elektronicznej tego stosunku do mnie, a ja sobie ten dobry stosunek jego do mnie bardzo ceniłem. No i drugi, bo w tym samym mniej więcej czasie znalazł się ktoś, i to krakowianin, który ocenił bardzo wysoko mój udział autentyczny, również z wieloma krakowianami, jak choćby Jan Józef Szczepański czy Jacek Wojciechowski, w Uniwersytecie Latającym i Towarzystwie Kursów Naukowych. Mianowicie w pracy naukowej wydanej w 2000 roku profesor Ryszard Terlecki na wielu miejscach podnosi szczególną moją rolę, jego zdaniem szczególną i szczególne jego zdaniem moje zasługi w tym towarzystwie i w oddziaływaniu wychowawczym na młodych ludzi, na których to było przecież przeznaczone. Takie rzeczy trzeba pamiętać, bo to są dobre rzeczy, miłe rzeczy, wiążące rzeczy, które nie powinny być zapominane. Mam bardzo wielu przyjaciół duchownych i świeckich, bardzo do nich zaliczam, nie będę wymieniał szczegółowo nikogo, no ale muszę powiedzieć, że było dla mnie pewną niespodzianką, kiedy dwa lata temu Agora przyznała mnie, byłem i jestem bezpartyjny, ale przyznała mi tytuł człowieka roku. Bardzo przyjemnie. No ale to było dla niespodzianką. No i co się okazało, laudację wygłosił, biskup Tadeusz Pieronek. No, więc w Kraków, w Warszawie, przy bardzo licznej publiczności. Czyli poczułem się znów w tej odnawiającej się ciągle więzi, zresztą nie tylko z nim, bo i z krakowskimi dominikanami, i przyszła mi na myśl moja krótka kariera wykładowcy w Beczce, kiedy przychodziło tam, a notabene też jeden wybitnych dominikanów został uczczony tymże obywatelstwem honorowym za Beczkę właśnie, za tym dorobek organizacyjny, a w Beczce kilkakrotnie występowałem i nawet trzeba było to przenosić do kościoła, bo tym się zgromadziło młodych ludzi, że nie mieścili normalnych pomieszczenia i mówiłem do nich o różnych takich rzeczach, zupełnie teologicznych, tylko historycznych. No i to, o czym wspomniał pan prezydent Majchrowski, oczywiście jako historyk, na pewno o tym, na to zwracał uwagę, wykładając na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim jako starszy wykładowca na Wydziale Nauk Humanistycznych, miałem tę niezwykłą satysfakcję, która dotyczyła ogólnopolskiego wymiaru mojej pracy, bo do moich wychowanków, uczestników seminarium należał m.in. Bogdan Borusewicz, obecnie marszałek Izby Wyższej w naszym państwie. No, któż by z nas wtedy o takich rzeczach myślał? A dlaczego Borusewicz z sobotą w Lublinie studiował? No dlatego, że to płacie Niemcy. No, zobaczymy, w Lublinie mogli go tylko zamykać co pewien czas, a 24 godziny, 48 godzin studiować, to nie. Studiował
no to tak się spotykało innych ludzi, ten klub, ale z Zagórzega, z Polski Południowej, Środkowej, różnych miejscach, i te więzy pozostały, i one w mojej pamięci są bardzo żywe. Więzi z Kikiem Kajkowskim, z redakcją miesięcznika Znak, oczywiście też, no i te wszystkie, które na nowo są budowane już z następnymi generacjami Krakowie, więzi, które łączyły mnie z niebywałym, niesamowitym, niezwykłym, unikalnym człowiekiem, jaki był Wiemian Aleksandrowicz, to z świat medycyny, przez niego poznałem kiedyś ludzi innych, lecz ludzi będą osobliwych. Także jak widać, nie ograniczałem się do jednego nurtu światopoglądowego, praktycznego, wyznaniowego. Były to trochę przypadki, ale byli to ludzie przyzwoici, ludzie zaangażowani. Krakowianie oddali całym sercem swojemu miastu, swojemu środowisku, kochającym to środowisko, które nie chcieliby mieszkać i żyć dzisiaj lat. To liczę takie przykłady i to bardzo mnie ujmowało. Bardzo, bardzo mnie ujmowało. No cóż, bardzo osobiście ukształtowałem to podziękowanie, no, ale myślę, że Państwo zrozumieli dobrze moje motywy, a przyznane mi w tej chwili obywatelstwo honorowe traktuję również nie tylko jako nagrodę losu i przyswoitych ludzi, ale również traktuję to jako zobowiązanie. Jak wszystkie zresztą przyznane mi tego rodzaju wyróżnienia, traktuję to jako zobowiązanie. Do Krakowa zresztą z własnej woli przywoziłem a to sekretarza ONZ-u, a to kanclerza Niemiec. Prowadzałem po kościołach, pokazywałem to i owo, jako minister prawdopodobieniczy, i to bardzo było i dla mnie pouczające, a kola zaprowadziłem do franciszkanów. Tutaj powiedziałem, słuchaj, przecież ty byłeś ministrem franciszkanów u siebie tam, pod Wichsławem. A mówi, no byłem. No to wiesz, że franciszkanów tam. No i to mogę powiedzieć, że to przecież. No i poszedł. Tak to wieczorem, prawda? Takie rzeczy można łączyć z innymi zadaniami, zupełnie nie z harmonii. Nie mają nic wspólnego z żadnym patrzeniem wojskowym, partyjnym, grupowym. To chodzi o pewne mosty między ludźmi, różnymi ludźmi. Każde różne mosty, jakie są, a inne nie, ale te są. No, mogę powiedzieć, żeby była proporcja, że kiedyś przyjechał rosyjski minister spraw zagranicznych na wybrzeże, do Trójmiasta, a ja byłem wtedy, to był 95. minister spraw zagranicznych po raz pierwszy, do tego Kozyriewa w ramach prywatnego programu, nie pytając wcale o zgodę, pieszo zaprowadziłem pod osłoną boru do katedry. No, do katedry umówiliśmy księdza, który znał doskonale rosyjski i ten nagle usłyszał od tego księdza Braneta. Bardzo serdecznie słowa pomitania po rosyjsku, prowadzenie po katedrze, zaprowadził go do kaplicy katyńskiej, wszystko co trzeba, no, ale to robił ksiądz. A ja bym do tego gospodarzy, więc poziom z tyłu. No i uważam, że gdziekolwiek jest się powiązany, gdziekolwiek nasza działa, trzeba robić, ile się da. Więcej niż się da, się nie zrobić. Ale jak się nie robi, to się nie da zrobić nic. Także bardzo, bardzo dziękuję i wszystkim życzę, no ja bym powiedział, odpowiedniego wyboru. Ja mam na myśli pewne poczucie rzeczywistości. Możemy zrobić, ile możemy, ale musimy też patrzeć na to od strony optymistycznej, że jest wiele rzeczy dobrych i korzystnych, aczkolwiek jest wiele rzeczy i niepokojących, i niedobrych. A im bliższe nam są czasy i ludzie, tym bardziej nas te niepokojące niepokoją, a to dlatego, że człowiek najbardziej się przejmuje własną rodziną, bliskimi i wśród tych chce, żeby było wspaniale. Zupełnie obcymi my nie mieli, nawet jeżeli abstrakcyjne zdarzenie życia. A tymi bliskimi się przejmuje. Mamy zatrudnienie. Człowiek przyzwoity, bo najlepiej musi się przejmować swoimi ludźmi, swoimi błędami. I błędami tych ludzi, głupotami tych ludzi, niedostatkami tych ludzi. No bo wchodzą go. Człowiek dużo łatwiej się z tym godzi, jeżeli cuda siostra dostaje prostym, którą mi się go łasa. Dziękuję bardzo. Serdecznie dziękujemy.
Bardzo dziękujemy i witamy w gronie honorowych obywateli miasta Krakowa. Bardzo proszę teraz o zabranie głosu pana Jerzego Millera, wojewodę małopolskiego. Bardzo prosimy, panie wojewodzie. Co studentom się nie zdarzy.
porwał pan i młody, i stary. Publikuje pan nie tylko w Polsce, ale też na świecie. W związku z czym świat patrzy na Polskę przez pryzmat pana osoby. Nieraz negocjowałem z obcokrajowcami. A ile razy mi pan pomógł, aby się do tych przygotować do tej negocjacji? To pan mówi, warto poświęcić mu czas, bo skoro już reprezentuje Polskę, to żeby dobrze służyć po Polsce. I to jest druga cecha. Pan służy. Pan nigdy nie pracował. Pan drzwi są zawsze otwarte. A pan zawsze jest uśmiechnięty, nawet jak koszt trochę przynudza, albo tutaj źle przygotowany. I ten rygoryzm wobec siebie i otwartość wobec drugiego, to się tak widzi od razu. I to nie dotyczy tylko osoby, ale całych narodów. Jak się z politykiem niemieckim rozmawia, to wcześniej czy później pyta, a za Adolfa Bartoszewskiego? Za. To był konieczny pozew. Pan przeżył obóz koncentracyjny. Niektórzy nie przeżyli i trudniej mi się rozmawiać z tymi, którzy ten obóz prowadzili. Pan się nie rozmawia trudno. Pan nie zapomina, ale pan wybaczy. W dzisiejszej Polsce nie wiedzą się trudno rozmawia w naszej rodzinie. Pan nie zapomina, ale pan wybaczy. To nie wszyscy pana kochają, bo pan jest niereformowany. Szczerze pan swoje wartości. Popularność pana nie interesuje. Dlatego powtórzę. Jest pan naszym sumieniem i każdy, kto pana spotkał służbowo lub prywatnie, gdy ma popełnić błąd, się zawsze zastanawia. Chyba jednak nie, bo znam Bolesława Bartoszewskiego. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu wojewodzie. Szanowni państwo, teraz nastąpi odczytanie adresów listów gratulacyjnych. Po pierwsze od pana Bogusława Sonika, posła do Parlamentu Europejskiego, który pisze: nadanie tytułu honorowego obywatela miasta to nie tylko oficjalne wyróżnienie. Ta niezwykle cenna inicjatywa stanowi przede wszystkim hołd i uznanie dla dokonań wybitnych, niezwykle zasłużonych posłów. Składanie tego hołdu jest również w moim przekonaniu nie tylko naszą dobrą wolą, ale fundamentalnym obowiązkiem. Cieszę się i jestem niezmiernie dumny, iż dzisiaj stołeczne królewskie miasto Kraków składa ten hołd wybitnemu Polakowi, mężowi stanu, wielkiemu patriocie, profesorowi Wacławowi Bartoszewskiemu. Jego wyjątkowe dokonania w obszarach nauki, jak również polityki, były zawsze silnie skorelowane z dobrem ojczyzny. Wyrazami szacunku Bogusław Sonik. I drugi list gratulacyjny od pana prezydenta miasta Gdyni. Uroczystość nadania panu Bogusławowi Bartoszewskiemu tytułu honorowego obywatela Starszynopolskiego miasta Krakowa daje znakomitą sposobność do przypomnienia zasług jednego z najznakomitszych Polaków, człowieka wielkiego ducha i charakteru. Pan Bogusław Bartoszewski, honorowy obywatel Gdyni od roku 2004, od wielu lat składa swoim współczesnym, zarówno przyjaciołom, jak i wrogom, świadectwo solidarności, miłości i godności. Solidarności, która każe mu stać po stronie uciskanych, prześladowanych i poniżanych, miłości, która przynosi dar wybaczania i nie pozwala w pokusie nienawiści oraz godności, która pozwala utrzymać postawę wyprostowaną. Gratulując państwu włączenia tak wybitnej osobowości do zaszczytnego grona honorowych obywateli Krakowa, przesyłam najlepsze życzenia sukcesu i powodzenia dla szarego samorządu. Z wyrazami szacunku prezydent miasta Gdyni Wojciech Szczurek. Proszę państwa, zaproszę teraz do zabrania głosu pana Witolda Beresia, współtwórcę filmu, który państwo za chwilę obejrzycie,
jednego z współautorów wniosku o nadanie tytułu honorowego obywatela miasta Krakowa panu profesorowi Wacławowi Bartoszewskiemu. Bardzo proszę. Panie Zofio, panie profesorze, panie prezydencie, szanowni państwo, w tak zacnym gronie jestem zdenerwowany, to jasne. Chcę powiedzieć tylko jednej rzeczy. Kiedy miałem 20 kilka lat, pierwszy raz czytałem książkę w stanie wojennym, niewyraźne litery, rozmazana okładka, tytuł Warto być przyzwoitym. Marzyłem o Boże, żeby poznać tego człowieka. Później miałem tę okazję, pracowałem, współpracowałem z nim w tych rynku powszechnych. Ale największa moja i moich przyjaciół przygoda zaczęła się kilka lat temu, kiedy założyliśmy fundację Świat ma sens, portal internetowy Polska ma sens i celem ma być upamiętnianie, pokazywanie jasny stan Polski, upamiętnianie wielkich Polaków. I wspólnie z przyjaciółmi uznaliśmy od razu, że pierwszą postacią jest profesor Bartoszewski. Dzisiaj zobaczycie państwo wybór z tego filmu, który powstał we współpracy z telewizją TVN i miastami, między innymi Krakowem, Wrocławiem, Lublinem, gdzie z pomocą Ministerstwa Obrony Narodowej. Zobaczycie fragmenty takie zdań porównywalnych i mocnych, jak warto być przyzwoitym. Przed każdym z państwa, mam nadzieję, że przed każdym jest tenże sam fragment. Będziemy wdzięczni, jeżeli weźmiecie ze sobą do domu tę płytę DVD w wolnych chwilach. Gdy będzie wam smutno, będziecie sobie puszczać złote myśli profesora Bartoszewskiego. A ja muszę powiedzieć o jednej ważnej rzeczy, bo czasami mnie pytają ludzie, no dobrze, robicie filmy o wielkich Polakach, kogo to interesuje dzisiaj z tych młodych? I otóż ten film robiła z nami wspólnie piękna, mądra, atrakcyjna, 25-letnia dziewczyna, która po rozmowie z panem profesorem wpadła do nas do redakcji, mówi od progu: Bereś, Bereś, on jest po prostu piękny. Ja mówię: słuchaj kochana, jak zwykle używasz nieadekwatnych określeń. Profesor jest mądry, profesor jest inteligentny, profesor jest fascynujący. Ja na mężczyznach znam się lepiej. Profesor jest tak niezwykły w swojej prawości, że kiedy mówi, jest po prostu piękny. Ukuło mnie zazdrości, ale pomyślałem, że trzeba wyciągać wnioski ze zdania warto być przyzwoitym. Szanowni państwo, bardzo mi tak poszło. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję bardzo. I teraz na koniec zaproszę państwa na emisję fragmentu filmu Bartoszewski Droga w reżyserii Artura Więcka-Barana. Bardzo prosimy. Ostrzeżeniem kategorycznym i nigdy takiemu określeniu
systemu jakiegoś zbawiennego z systemu tego jako zbawiennego. Nie ulegałem, nie uległem, czyli miałem łatwiej, bo nie musiałem z tego wychodzić. Ja absolutnie niczego nie zrobiłem, poza tym, że chciałem się przyzwoić się zachowywać. No bo tak miałem wychowano do domu. No, nie było to nic, co się wie. Absolutnie nic, nic się nie groziło. A z tym chwilą okazały się błogosławione. Czyli dzięki miarę nie realizował dobro. Normalny człowiek, bo jestem w takiej sytuacji, jeżeli zrobię to i to, to będzie świństwo, a jeżeli zrobię to i to, to będzie słuszne. Jak wybrnąć z tej sytuacji, żeby zrobić to, co ja uważam, że słuszę? Czyli jest to element decyzyjny i element woli, i element uporu, czyli twórczość. Jest świat wartości, które są ważniejsze od wartości materialnych, bo kiedy ich nie ma, te wartości zostają i nikt tego nam odebrać nie może. Nikt nie może nam odebrać zadowolenia z dobrych uczynków. Dlatego warto by przyjąć i chyba nie opłacać. W języku polskim jest to ciężkie rozróżnienie i słowo warto jest słowem związanym z tym samym źródło słowem, z którego rodzi się pojęcie wartość. Wcale nie musi się opłacać w rozumieniu materialnym, praktycznym, ale może być warto. To jest moja dewiza. Z umiarkowanym optymizmem. Z umiarkowanym optymizmem. Czyli, że nie oznacza to wszystko będzie wspaniale, ale oznacza to może być lepiej, a nawet bardzo dobrze. Nie musi być, ale może być i to jest ten umiar procedury, który wydarzenia tworzenia solidarności dalszego ciągu się potwierdzają, umocniają. Czego ja mianowicie potrzebuję? Pieniędzy, domu, aut? Nie, po co? Nie wystarcza moje mieszkanie, w którym przebywam 43 lata i będąc ministrem, senatorem, nie myślałem o uprzejmie, nie wystarczają moje oszczędności, moja emerytura, czy też emerytura i dochody, jak będzie to rozdzielone, to dochody bez emerytury, albo emerytura bez dochodu, to niech innym i dobrze. Ja nie będę żył 120 lat i nie będę żył 100 lat. Jeszcze kilka lat nie przeżyję. Ja mam ubrać dość, butów dość, a muszę być jeszcze dwa. No, to może każdy zdziela skarpetki, ale to nie jest najdroższy wydatek. A nie widzę powodu, dla którego miałbym się w ogóle zastanawiać na materialnymi poczuciami. A jakie mogą być inne przy standardach moralnych, przy sławie małoleńskiej? Pytamy wielu ludzi, skąd jestem energiczny. Nie wiem, nie pochodzę nawet ze szczególnie długowiecznej rodziny, dlatego że oboje moje rodzice zmarli niewiele po 7 miesiące, więc wydaje mi się, że wyzwania czasu, motywacja była taką naganiającą, że to nie jest samego mnie, tylko może z wychowania i z samoprzekonania i ja nie lubię tego określenia, bo ono brzmi szalenie tak szkolnie, ale to jest jednak prawda, z pewnego typu autodyscypliny, czyli pracy nad sobą. Musisz. Ojczyzna, nauka, cnota. Przeciw temu nikt nic nie da. Można to rozwijać, te poszczególne pojęcia. I trochę tekstów z polskiej literatury. A jeśli komu droga otwarta do nieba, tym, co służą ojczyźnie. Albo niech każdy, jak w Greczy, głosi dzielność swoją, mocniejszy jestem, cięższą podajcie mi zbroję. Wyzwanie, zobowiązanie. Mam poczucie, że jestem w stanie. To mam to robić. Ale jak zaczął mówić kolegą o Polsce, to mnie dalej koksa. Jestem zwariowany, to są rzeczy oczywiste. Znaczy na najpierw człowiek chodzi i mówi, ja oddycham, to ma jak. No, normalny człowiek nie mówi też kraj ojczyzna, wiadomo, że jest, o czym ty mówisz? No o czym ty mówisz? Czy normalny człowiek, dorosły, nie dziecko,
chodzi mu kłamać, kto ojca, kocham dziadzie, kocham babcie, kochaj go cholery, no powinieneś, ja mówię, no nie ma takich kategorii, także się, bo fabuła się bardzo zmienia. I ja dojść i ciemny tym, którzy krzyczą głośno o Polsce, bo mam poważne wątpliwości co do ich kompleksu. Proszę, że za mało do cholery to Polską zajmowali przecież. Jeżeli istnieje przekleństwo złych uczynków, to musi istnieć przecież jakieś błogosławieństwo dobrych uczynków. Widzę zło, mój Boże, doświadczyłem zła od młodości, bardzo dużo i po formach zorganizowanych i skrajnych, bo to były lata II wojny światowej, ale istnieje dobro. I to dobro jest niesłychanie ważne. To jest kapitał, na którym budujemy. Oczywiście rozczarowania przychodzą, zawody, pomyłki są do ludzi, nawet jeśli rzadkie, każdy to przeżywa i w wymiarze osobistym, i w wymiarze społecznym, politycznym, to się zdarza, bo tacy są ludzie, ale gdyby ludzie byli inni, to nie byłoby w nauce Nowego Testamentu zaparcia się Piotra 3 razy, a potem uczynienia z niego obok. Na 12 apostołów jeden zaraz, to jest 8%, a 92% nie zaraz. A może to jest taka nauka, że trzeba się liczyć z tym, że w życiu darmula było. Ale wolałby znamy się z nimi czasami, niż ode mnie. Zaproszę pana Wacława Warszawskiego w Łajece na podpisanie duplikatu dyplomu nadającego tytuł honorowego obywatela Stowarzyszenia Ukraińskiego Miasta Krakowa. Wszystkich państwa zapraszam do Łajec do składania gratulacji i życzeń laureatowi, a potem zapraszam państwa na poczęstunek do sali Lea i Kupieckiej. Szanowni państwo, zamykam 66. uroczystą sesję Rady Stowarzyszenia Ukraińskiego Miasta Krakowa, zwołaną dla wręczenia aktu nadania tytułu honorowego obywatela Stowarzyszenia Ukraińskiego Miasta Krakowa panu Władysławowi Bartoszewskiemu. Serdecznie dziękuję wszystkim zebranym na dzisiejszej uroczystej sesji.